O, jest YouTube, jestem ja, jest Instagram, są kalendarze, wszystko się dzieje naraz. Także witam Was. Zaraz tutaj wyłączę dźwięk, bo się mylę. Słuchajcie, no to co, będziemy lecieć sobie z energetyką, ale lecz Azalisz również będziemy sobie lecieć z ogłoszeniami i będziemy sobie gadać i popatrzamy, co się dzieje na naszych nieboskłonach. Muszę trochę okienek poustawiać i lecimy. Słuchajcie, no właśnie, troszeczkę z kalendarzem chińskim, ponieważ 12 wchodziliśmy już w ten nowy rok chiński, czyli żelaznego bawołu, generalnie. I sobie tak troszeczkę po chińsku również patrzamy. I powiem Wam tak, że jeżeli chodzi o wtorek i środę, to mamy jeden wielki X, czyli to jest działanie, nie podejmuj ważnych działań. Czyli środę i wtorek trzeba będzie troszkę tak przepłynąć. Natomiast dzisiaj, od samego poniedziałku, możemy medytować, społecznie się udzielać, możemy remontować, możemy jeździć i możemy pisać słowo, umowy, podpisywanie. Także tutaj dużo możliwości jest. Poniedziałek dosyć dobrym czasem. No i właśnie te ostatki wtorkowe i środowy popielec, jeden duży X, czyli ważnych rzeczy nie podejmujemy. Natomiast jeżeli chodzi o czwartek, to tak, sprzątanie chociażby, medytacja bądź modlitwa, kontakty społeczne w bardzo ładny sposób wyglądają. W piątek kontakty społeczne, nauka, wszystko co związane z przyswajaniem wiedzy. W sobotę kontakty społeczne i medytacja i w niedzielę kontakty społeczne i medytacja. Jakichś szałów tutaj, powiem Wam, nie ma. Najlepszy dzień na najwięcej aktywności jest dzisiaj, więc jak już po kawce ruszycie po prostu do boju, to ruszajcie do boju. A pamiętajcie, że jutro i pojutrze, czyli wtorek i środa, ważnych rzeczy nie podejmujemy. To tak nasz kalendarz chińskowaty. Chińskowaty kalendarz nam tak mówi. A warto brać pod uwagę takie rzeczy energetycznie. Oczywiście, że jak mamy zaplanowany ślub na wtorek, nie będziemy go przekładać. Nie, już chciałam. Tak, już trzeba było, tak. Ale ważnych rzeczy nie podejmować. I teraz tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o energetykę naszego księżyca, dzisiaj i jutro mamy znak barana, czyli wszystkie inicjowane rzeczy, wszystkie rzeczy, które mają ze sobą nieść taki powiew wiosny, czy to faktycznie metafizycznie, czy fizycznie, będą bardzo ładnie akceptowane energetycznie. W środę księżyc przechodzi do znaku byka rano, bo o godzinie 4:13 i ten pusty bieg księżyca zazwyczaj się kończy w przejściu znaku. Mamy od 1:18 do 4:13, więc w zasadzie w momencie, kiedy śpimy, bardzo dobrze, czyli nie będzie nam środowo przeszkadzał. Natomiast już dzień jest w znaku byka, czyli tak naprawdę umacnianiu, ugruntowaniu pewnych rzeczy, usilnieniu i umocnieniu. Także tak to wygląda. I czwartek bykowy również jest. Także też w takich mocnych aspektach. Piątek. Księżyc przechodzi do znaku bliźniąt. Będzie nam towarzyszyło to w sobotę i w niedzielę i dopiero w poniedziałek następuje zmiana, czyli mamy 3 dni bliźniaków w zasadzie. I pusty bieg księżyca jest od 8:29 rano, czyli od 8:30 w piątek do 17:05, więc w zasadzie przez cały dzień. Pamiętajmy, by w piątek też ważnych momentów, podpisów i umów nie czynić, jeżeli nie trzeba. Czyli ja myślę, że do wykorzystania poniedziałek i czwartek na takie aspekty, a wtorek, środa, piątek z ostrożnością, przebyciem po prostu, przebyciem. To tak wygląda energetyka, jeżeli chodzi o tydzień, ale jeszcze sprawdzimy sobie we wkartach. Także muszę to zrobić troszkę miejsca, bo zagraciłam i zagruzowałam, słuchajcie. Witają, nic nie wiem, z ciekawki. Co? Nie, wszyscy się ładnie witają, nic nie wiem. O, cześć Grzesiu. Tak, nic nie wiem z tej kawki. Dobrze, że będzie do odtworzenia, bo normalnie po duszę, to ja tu energetykę tygodnia z kotem, który... Ty tu byłaś? Przyszła, szukałeś. Przyszła, dopiero przyszła. Dobrze, zaraz mi kot skoczy, już w ogóle będzie bardzo
Bardzo będzie nieciasno. Bardzo będzie nieciasno. No, o co chodzi? Gdzie ja mam kartę stawiać? Ja się zapytuję ciebie. Czy kocia dupa zmieści? Kocia dupa zawsze się zmieści, nie? Dobra. Dzisiejszy dzień rycerz pucharów, czyli jeszcze powidoki walentynek. Święty Walenty normalnie na koniu zapindala białym rumaku, ale tak naprawdę może być to dzień dobry emocjonalnie. Tak, on jest w znaku barana, więc on jest szybszy, bardziej intensywny, ale również emocje i pozytywni ludzie mogą na naszej drodze stanąć. Także dzisiaj nie ma się czego bać. Witamy, ogonkowe sprawy. Zapraszamy. Zapraszamy oczywiście w niedzielę, chciałam powiedzieć. Co my mamy za dzisiaj dzień tygodnia? Oczywiście, że poniedziałek o 10 zawsze energetykę sprawdzamy. Czyli mamy tak, rycerza pucharów, życzliwość ludzka. We wtorek. Przy karcie sprawiedliwości i chińskim wielkim iksiku, kiedy nie należy dużo rzeczy robić, postarajmy się sprawy, które są zaległe, sprawy, które i tak trzeba zrobić, tylko że nigdy nie wiadomo kiedy. Postarajmy się po prostu zresearchować to, co mamy do zrobienia. Dlatego, że mam wrażenie, że przy karcie sprawiedliwości wszelkie rzeczy będą nam się pięknie układały jako takie. Natomiast, no, szczepionki na... bo mi program zdejmą. Leku na raka nie wymyślimy, więc to nie jest innowacyjne, mimo znaku barana. To raczej będzie innowacja w starych papierach. Także takie zaległości tutaj można spokojnie robić. Też dobry dzień, nie straszymy się. Jeżeli chodzi o środę, karta kochanków, tam był też duży, wielki X, ale już nam wchodzi też znak byka w księżycu, czyli faktycznie ten dobrobyt, ta konsumpcja, to takie mi się byk zawsze kojarzy z takim lubię mieć dobrze, dobrze zjeść, dobrze się napić, więc proponowałabym na wieczór z wróżką na kanale YouTube przygotować dużo do ciamkania, bo działo się pod tym względem pewnie będzie. Natomiast środowa karta kochanków, ona jest typowo merkuryczna, środa jest merkuryczna, więc polot umysłowy mieć możemy. Natomiast wyborów dokonywać różnych, ale jak gdyby robić pewne rzeczy, myślę, że należy przełożyć na czwartek. Też dosyć spokojny, fajny dzień. Kto jest takim kochanym kotem? I gwiazdą telewizji normalnie. Gwiazda telewizji. Musimy jej założyć kanał na Instagramie. Naprawdę, kot kanałowy. Kot kanałowy. Czwartek. No, emocje będą towarzyszyły wzniosłe, ludzie towarzyszyć będą w czwartek życzliwi. Rzeczy będą działy się dosyć spokojnie i pozytywnie. Też mamy tego byka, czyli też mamy ten dobrobyt, tą chęć zapewnienia sobie dostatku, ale mogą przy tym pomóc życzliwi ludzie i pozytywne energie. Także do czwartku mamy tak zwany święty spokój. We piątek gwiazda, słuchajcie, o ile horoskop chiński mówi nam niekoniecznie dużo rzeczy można zrobić, o tyle karty tarota radzą, zdaj się na los, zdaj się na fuksa, bądź sobie sterem, żeglarzem, okrętem, gwiazda, przewodnia, prowadząca. Masz dużo szczęścia, dużo fuksa, bardzo pozytywny energetycznie dzień. No, wkraczamy tutaj do znaku bliźniąt, do tej 17.05 chyba towarzyszy nam pusty bieg księżyca, ale przy pustym biegu księżyca, jeżeli zrobimy taki chillout, nie na zasadzie muszę coś zrobić, bo to może nie wyjść, tylko właśnie ciekawe, co los mi zaproponuje, to może się okazać, że w bardzo piękny sposób los zaproponuje bardzo dobre rzeczy, gwieździste i pozytywne. Także tutaj super. Lecimy do soboty w drobnych stratach. Sobota, dzień wiadra i mopa, wszyscy wią, ale również często dzień zakupów na cały tydzień dla rodziny, bo nie ma kiedy zrobić czegokolwiek. Więc należy zwrócić uwagę na listy, poza które nie wyjdziemy, co by strat nie było i głupot nie nakupione. A ponadto sobota będzie bardzo dobrym dniem dla reklamowania, robienia grafik, tego typu rzeczy, które przydadzą się na kolejny tydzień po to, żeby ruszyć energię sprzedaży, jeżeli ktoś w takiej dziedzinie działa. Pokazać siebie z jak najlepszej strony. A niedziela. Celność. Mamy tutaj również znak bliźniąt, ale bardzo dobrą energię do trafiania do celu. Te cele w niedzielę przeważnie nie są zawodowe, chyba że obsadzimy się papierami i będziemy w tych papierach gmerać. Natomiast bardzo dobrze
realizowane pomysły, bardzo dobrze realizowane rozmowy, te obiadki u teściów, które nie będą jakieś upierdliwe. Bardzo fajna, pozytywna, super energetyka, więc myślę, że możemy to wykorzystać. Tydzień, który nas raczej nie dobija, jeżeli chodzi o energię, bardzo dobrze. No, tym bardziej, że my tutaj jako grupa, która się spotyka i na kanale, i tutaj na, gdzie my jesteśmy, na Instagramach, no to nad tą energią pracujemy. I co uczynimy za chwilę, niech się w moje tajne zasoby. No, w sobotę webinar, tajne zasoby zaraz, tak. No, ja myślę, że trójka mieczy akurat na to, że robię ten webinar miłosny, jest bardzo dobra, dlatego że... Wszystkie mietki odpadną? Nie, tak naprawdę trójka mieczy jest kartą, która nas wznosi poprzez intelekt, rozmowy, pokazanie dobrej strony, pokazanie czegoś. Więc będzie dobrze, więc będzie to dobry webinar. Nie będzie długi, bo wiem, ile mam notatek a propos magii miłosnej, której nie... Magia miłosna, słuchajcie, tak, magia miłosna jest, nie jest moją ulubioną stroną, ale wiedzieć trzeba. Słuchajcie, ja już mam przygotowaną świczkę. Świczkę mam przygotowaną, bo jak co tydzień, co by rozruszać energię. Pamiętajcie, że dla jednorożców nie jest tak, że Waszka, poniedziałek... przepraszam, Waszka, nie płacz za olejkiem, jeszcze go nie ma. Wszystko po kolei. Poczekaj, I powiem tak, po to jesteśmy w poniedziałek jednorożcami, żeby nie narzekać jak pół internatów, że poniedziałek, piątek, piąteczek, piątu, nie. Każdy dzień dla nas ma być energetyczny, pozytywny i to, że po niedzieli idziemy do pracy. Ile lat chodzicie do pracy po niedzieli? 20, 30, 15, 5? Zawsze było, jest i będzie. Dobrze, że jest praca na te czasy. I dlatego kolejna sprawa. Zapalamy świecę na energetyzujący, mocny, silny, pozytywny tydzień dla wszystkich oglądających, dla wszystkich, którzy podłączają się świecą swą własną lub myślą swą własną, ponieważ magia nie zna przeszkód. Trzeba być magicznie tutaj dostosowanym do okoliczności. Niektórzy oglądają pod stołem w pracy, niektórzy oglądają w domu. Ci, którzy oglądają w domu, zapalają świece. Ci, którzy oglądają pod stołem w pracy, podłączają się mentalnie, przychodzą do domu i zapalają świece, by cztery żywioły nas prowadziły, by dobrze nam się działo, by ścieżki były prostowane, a wszystkie sprawy, które i tak są do załatwienia, bo to się nazywa życie, były załatwiane w łatwy, przyjemny i pozytywny sposób. O, taka nasza poniedziałkowa intencja. No i oczywiście przypominam, że oprócz tej poniedziałkowej intencji my również w niedzielę działamy sukcesywnie, już czwarty rok nam leci. Straszne. Sukcesywnie działamy co tydzień na błogosławieństwo tygodnia, więc zapraszam wszystkich na kanał. Wczoraj byłam zadowolona, bo wreszcie na błogosławieństwie było nie około 150 osób, tylko około 170, czyli ciężkie przypominanie, że po to robimy magię, żebyście korzystali, a nie pisali do wróżki na pytanie za 7 zł wróżko ratuj, tylko żebyście wcześniej działali, żeby nie było, że trzeba ratować. I po to jest to błogosławieństwo, żeby czynić. Bo pamiętajcie, że dobra wiedźma to czyniąca wiedźma, a nie na zasadzie, o jakoś to będzie, to tak jakbyście nie wiem co, próbowali schudnąć, nie stosując metody ZPM albo w ogóle różnych rzeczy. Trzeba działać, wtedy działa. Czy inaczej wam tego nie wytłumaczę. Dobra, Dorota siedzi przy tym. Kto ma urodziny od dzisiaj do niedzieli, zapraszam do podawania siebie. Z rokiem urodzenia chociażby, nie musi być, znaczy, no, ale to już wam ufam, że od dzisiaj do niedzieli, dlatego, że będą przesłania. Jeżeli pytacie o kogoś, to za pozwoleniem, co by nie było, ząka, że ja stawiam karty bez pozwolenia, bo, znaczy ja mogę postawić, bo ja nie muszę wszystkiego wiedzieć, karty nie odpowiedzą. Znaczy ja coś powiem, zinterpretuję, każda karta ma znaczenie, ale będzie to błędne. Więc jak ktoś ma urodziny, to zapraszam i będziemy przesłanka robić. Także bardzo mnie to cieszy. No i słuchajcie, po tych całych energetycznych zawiłościach przechodzimy do pogadanki. Pogadanki sobie przechodzimy, dlatego że tak, bardzo wam chciałam podziękować za super spędzony z wami ostatni. Super, super. Myśmy w czwartek się spotykali nie na wieczorze z wróżką, tylko na po prostu ostatkach z wróżką. Tych ostatków już nie ma na kanale, w sensie są zakryte,
żeby nam obce dusze nie patrzyły, co robiliśmy. Nie robiliśmy nic szczególnego, oprócz ciekawej rozmowy, wypicia drinka i zeziarcia pączków wszelakich. Tam się dziewczyny uwijały, ja zjadłam 5, ja zjadłam 12, super. Każdemu wolno jeść. Także dziękuję bardzo mocno za ten wspólny czas. Było wesoło, fajnie i powiem Wam, że czasem to nawet, to ja nie jestem typem człowieka, który chodził wielce na zabawy, nie? Ale jak nie można, nie? Jak nie można, to by się poszło wszędzie po prostu. To jest jakieś takie, nie wiem, czy u Was też tak, czy ja tylko tak mam, że jak na przykład bym sobie powiedziała, nie jem słodyczy, to zapomnijcie po prostu o tym, że nie przejdę i nie wciągnę. Natomiast jak mogę, to nie muszę. Taki charakter. Więc jak nie mogę gdzieś wyjść na ostatki, to już bym wszędzie leciała. A tak naprawdę pewnie nie. Ale fajnie jest mieć możliwość spotkania się wirtualnego, fajnie jest mieć takie grono i taką grupę. Więc naprawdę tak. Lucyna mówi, że tu z czwartek jest bardzo przyjemny. No tak. Od razu nam zablokowali film, w sensie za muzykę, bo przecież była muzyka, jak to ostatki bez muzyki. Także było fajnie, naprawdę. No, także mam nadzieję, że każdy sobie kontynuował po ostatkach potem już swoje działania. Aleśmy półtorej godziny się przegadali. To znaczy, jak zwykle ja najwięcej gadałam, a Was tylko czytałam, ale no tak musi być, ktoś musi być owcą przewodnią, nie? Jakaś owca przewodnia musi być. Mamy jakieś urodziny? Tak jest. Beata Betty, 20 luty, 7.11. Beata Betty w sobotę mam. Ja to przez Was normalnie mam przez te kawy z wróżką, to już wiem, który dzień tygodnia jaki jest. No, tu 20, tu coś tam, wszystko. Dobra, przesłanie dla Beaty. Tak, w głowie musisz wprowadzić więcej radości i to nie musi... Znaczy ludzie wprowadzą więcej radości, to myślą, że nagle muszą się zacząć bawić i szaleć. Nie. To chodzi o pewnego rodzaju drobiazgi, które mają Cię ucieszyć, tak by podnieść Twoją energetykę stanowczo. W sercu, jak już podniesiesz swoją energetykę, to serce samo będzie odpływało i odchodziło od kłopotów, dlatego że my jak gdyby nie umiemy, nie możemy... Nawet ciężko jest sobie wmówić, że jak jest źle, to jest dobrze. To w ogóle dlatego ja nie bardzo lubię afirmacje. Troszeczkę inaczej je stosuję, dlatego że uważam, że jak jestem smutna, no to nie będę udawać, że jestem wesoła. Ale jeżeli drobiazgami napełni się tą radość, typu tu sobie kupię szminkę, tu sobie wyszyję kwiatka, a tam sobie, nie wiem, świeczniczek, wiecie, takie drobiazgi czasem, bardzo drobiazgi, to nagle się okazuje, że kłopoty w ogóle się oddalają, dlatego że my windujemy swój balonik wibracyjny wyżej, a kłopoty zostają na dole i w zasadzie przestają nas dotyczyć. Natomiast we w działaniu to już musi być zdrowy rozsądek. Dlatego, że tak, to, że się zacieszasz w głowie, to jedno. To, że w sercu zaczyna się dziać odgruzowywanie, to druga rzecz. Ale logika musi być przyczyną sukcesu. Mocno gruntuj swoją pozycję w każdym aspekcie. Nie na zasadzie machnę ręką, nie na zasadzie odpuszczę, nie na zasadzie nie udowodnię. Masz udowadniać, nie odpuszczać i po swojemu działać. Nie agresywnie, to nie jest karta agresywna. To jest karta waleczna. Po prostu jak Braveheart. Normalnie ma być. O. Mamy jeszcze jakieś urodziny? Nie. Nie mamy urodzin, także pamiętajcie. Że dla taty ogonkowe? Ogonkowe. Kiedy tata ma urodziny i czy jest pytanie? Bo to jest tak, jak mówiłam. Ja stawiam tylko za zgodą i urodziny od dzisiaj do następnej niedzieli. I tak co tydzień. Także musiałby tata wyrazić zgodę, a oprócz tego musiałby się urodzić w tym czasie. Dobrze, słuchajcie. Sobota, znaczy walentynki były wczoraj. Wróżkowe, kanałowe, walentynki, to znaczy jeszcze będą, ale były w sobotę i miał miejsce rytuał walentynkowy, pudełkowy. Potem już na wieczorze z wróżką mogliście zobaczyć, ile się świec spaliło po prostu, ja tego już nie ściągałam. Ale też energetyka była cudowna, łagodna i bardzo bezpieczna. Także tak. I też Wam chciałam serdecznie podziękować za wykupienie tego rytuału pudełkowego i za cudną atmosferę, którą jak zwykle w zwartym, niewielkim gronie tworzymy, więc było cudnie. Rytuał walentynkowy, on jest tak nazwany, ale nie chodzi o miłość taką mietkową, tylko na rozbudzenie serca i spełnienie marzenia, bo on tak generalnie wygląda.
Ogonkowe mówi, że za zgodą. Dobrze, to jeszcze podaj może imię taty, bo to będzie łatwiej wejść w jego energię. Tak. Także ja tutaj widzę nawet, wiecie, dzisiaj, nie wiem czemu. Poprawił się ostrość wzroku. Nie, bliżej mam telefon. Niedługo telefony będą jak te, jak monitory. Wtedy będzie dobrze. Dobrze, słuchajcie, i z takich ogłoszeń jeszcze właśnie, to jest ostatni tydzień przed trzema ważnymi rzeczami. Po pierwsze, 22 w poniedziałek, ja jeszcze będę to przypominała, kończymy nasz dekret miłosny na kanale i kończy się ten dekret rytuałem walentynkowym miłosnym. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli ktoś dołączył do dekretu później, jeżeli ktoś jeszcze nie dołączył, a chce dołączyć, to powinien go mówić przez 21 dni, a potem sobie tym walentynkowym podsumować. Natomiast oczywiście, że ten rytuał również jako osobny byt bez dekretu również jest dla tych, którzy chcą się podłączyć pod... Tylko, że oczywiście mamy uczniów pilnych, którzy dekretują, rytuał, a mamy uczniów, którzy rytuał. Także spokojnie, ale 22 o 21 mamy ostatni dekret i rytuał miłosny. Jako, że potem jest tydzień jakby wolnego, nic nie robimy, ani miłosnego, ani ja nie robię jakiś tam premium układu, to dopiero tak, chwila oddechu, dopiero premium na ostare wchodzi od 1 marca, ale to też od poniedziałku, to też jeszcze przypomnę, to jest taka pierwsza rzecz. Dobrze, nie wiem, Ogonkowa mi tutaj imienia taty nie pisze. Zrobimy przesłanie bez imienia. Tata Ogonkowej. Zaraz będę Wam dalej kontynuowała, co i jak, bo ciekawe rzeczy jeszcze mam Wam nawet do pokazania. Megan mówi, że rytuały są piękne. No po to są. No na tym kanale głównym, czyli Joanna Wiśniewska-Hrabina, dzieją się różne rzeczy, które razem czynimy. Pamiętajcie jednak, że powstał kanał niegłówny, czyli ten kanał, w którym będą tylko rzeczy ważne bądź ważniejsze, jak karty, rytuały, sposoby, magia, bez vlogów, rytuałów robionych grupowo, wieczorów z wróżką i tego typu rzeczy. I ten kanał nazywa się Wiśniowa Magia. Wiśniowa Magia. Tak. Tata Szymon. Warto też. Tata Szymon. Okej. Okay. Szymon. Szymon Tata. Jak powinien Szymon Tata w głowie funkcjonować? Przy karcie pustelnika to są dwa aspekty. Z jednej strony on może mieć lat, nie wiem, 40, tak? Nie wiem. Tata może być w różnym wieku. Ale pojęcia i pewne rzeczy, one są takie stare, niereformowalne. Powinien troszeczkę bardziej w techniczne rzeczy, w takie pomysłowe, innowacyjne. A z drugiej strony powinien sobie uświadomić, że jeżeli on czegoś nie zrealizuje, to raczej na pomoc niekoniecznie, przynajmniej przez ten rok czasu, może liczyć. Bardzo wysoka wibracja w sercu powinna mu towarzyszyć, nie dla miłości dla jednej osoby, tylko dla obdarowywania świata, a potem świat mu to pięknie odda. Natomiast jest to też pokazana dosyć silna osobowość, i to jedną i drugą kartą, znaczy silna na zasadzie racji swej własnej. Dlatego tutaj, jeżeli chodzi o serducho, powinien rozwijać te wysokie wibracje, miłosne, ale do świata. Natomiast w działaniu właśnie nowości, innowacje, pomysły, realizacje, szczególnie te emocjonalne, szczególnie te rodzinne, tutaj powinny być na pierwszym miejscu. I ja myślę, że przy tych kartach, jeżeli nie stworzy sobie grona rodzinnego, własnego, to ciężko będzie mówić o pomocy z zewnątrz, dlatego na tym powinien się skupić. Takie przesłanie. A, dobrze. Wy nie pytajcie o stare Afrodytę, zaraz wszystko powiem. To tak, rytuał walentynkowy przerobiony i walentynkowe rzeczy. Kolejna rzecz, która w tym tygodniu będzie miała miejsce, ostatni tydzień na zapisy na webinar Magii Miłosnej, który będzie miał miejsce w sobotę o godzinie 12 online. Każdy zapisany dostanie link. Koszt jest 50 zł, potem będzie 2-3 razy większy. Zobaczę, jak sobie losuję kostką, bo to, wiecie, sobie mogę ustawić nawet i milion monet. Natomiast dla pierwszych zawsze jest 50 zł. I
na ten webinar zapisujecie się na maila ezotarot@gmail.com. Tam dostajecie namiary na wysyłkę, konto i potem dostaniecie na tego maila link. Można być z nami na żywo w sobotę od 12 do nie wiadomo której, zobaczymy ile nam to zajmie. Albo można odsłuchać przez 2-3 dni jeszcze po webinarze. Także warto się zapisywać, bo kiedy będę powtarzała tematy, nie mam pojęcia, bo mam kupę tematów jeszcze, które chcę poruszyć. Różnych webinarów, różnych kursów, różnych szkoleń, a kiedy będę powtarzała, bladego pojęcia nie mam. Oczywiście wszystkie webinary, nie kursy, są do kupienia na sklepie po dużo większej cenie. Tak po prostu. Bo tak, bo lubię jak ludzie orientują się w rzeczywistości i razem wkładają energię w nasze szybkie biegi i nasze szybkie działania. Życie się toczy, my musimy nad życiem nadążać. Nie ma żadnego. Ale powiadam, że jeszcze lustra. A, jeszcze lustra, jeszcze tysiąc rzeczy. Żebyście wiedzieli, tysiąc rzeczy jeszcze jest do zrobienia. Także tematy zanim się powtórzą, patrzcie, już drugi rok lecą kursy online. Jeszcze się nic nie powtórzyło, a co miesiąc coś jest. Po prostu. Także tak, to na pewno. I jeszcze jedna rzecz miała mieć miejsce w tym tygodniu. No patrzajcie, jak mi się przypomni, to powiem. Czyli tak, no na webinar te zapisy. Pełnia 27, koszt 22 zł. I czynimy rytuał jak zwykle o 21 na kanale. Cały czas się możecie zapisywać. Ja was patuję czasem tymi wszystkimi reklamami, a potem jest tak 15 osób, które zapomniały, nie wiedziały albo przegapiły. Więc to wiadomo, że to tak wygląda, ale dlatego na kawce przypominam. No i słuchajcie, teraz jeszcze nie w tej chwili, ale to na co tak czekacie, wejdą dwa produkty dzisiaj na sklep tuż po kawie z wróżką. Dla osób nowych sklep pentagramjw.abc24.pl to możecie. I wejdzie olejek afrodyty, który szeroki opis ma na sklepie, ale przede wszystkim ma nam urodę polepszać. I można po prostu nim emanować i w ogóle przyciągać, więc bardzo, bardzo dobry, tak pochapny produkt, że, ale trzeba na niego rok czekać, więc wcale się nie dziwię, edycja limitowana, on nie jest zawsze, on jest tylko po walentynkach, więc dzisiaj, tak? Natomiast również wejdzie olejek, mówię, rytuał Ostary, bo dlatego, że bardzo często chcecie zamawiać razem i pudełko, i ten olejek afrodyty, więc tutaj będzie tak. No i przypominam, że na rytuale Ostary powstaje drugi artefakt, czyli jajko, co by witrażowe sobie normalnie dyndadełko witrażowe zrobić, co by nam łapacz słońca, bo dokładnie tak, łapacz snów jest od łapania snów, łapacz słońca jest od łapania słońca, najlepiej jeżeli wisi przy oknie na oknie. Żeby nam pięknie się zrobiło przy tych pudełkowych rytuałach komplit. Oczywiście działanie talizmanów nie zależy od posiadania komplitu, ale komplit zawsze fajnie być. Także będzie jajeczko, to będzie... dziewczyny już wspominałem, że święto pentagramu. Tak, ale to jeszcze w przyszłym tygodniu, to także to jeszcze trochę. Pentagramy też potem, jak już wam pokażę, jakie są, to myślę, że wam szczena opadnie ładne. I także... też nie za dużo, także... No jak zwykle nie za dużo, nie może być dużo. Nie może być dużo. Także pięknie nam się już serducho z walentynkowego, z jajem z ostarowego będzie łączyć. Na co jest ostara? Ostara jest na wiosnę, ale tak naprawdę na dobrobyt, bogactwo wszelakie. Czyli miłość i pniądzory. Miłość czerwona, pomarańczowo-różowa. Bogactwo złoto. Złota, jak będzie, żółte. Także tutaj wszystko się, słuchajcie, zgadza. Tym bardziej, że jest to jajo kosmiczne. Jajo tak. Kosmiczna i w energia. W tym roku nam robi możliwość. Jajeczka ten. Artefakty magiczny witrażek. Ja. Także to wejdzie zaraz po kawce. Tak, ten rytuał, nie Oskar, tylko Ostary jest pudełkowy. No, tak, wiadomo, rytuał Ostary jest pudełkowy. Tak, pudełkowy. Także to jest limitowana edycja. I szybciej edycja. Dajemy troszkę, że po prostu tak jak walentynkowe do wszystkich dotarły, nie? Pudełeczka do domu, żeby był... Nie tak, za granicę jeszcze do Anglii, no. Tam jak chcą. Także dokładnie tak. Szybciej dajemy. Tym bardziej, że tak naprawdę trzeba się wyczekać. Ostara jest 21 marca. Ale słuchajcie, no to przynajmniej nam logistyka nie umyka na ostatnią chwilę. Ja nie lubię nic robić na ostatnią chwilę. Jak wszystko jest przygotowane, to jak mamy, to lecimy. Dobra. Słuchajcie, wejdzie nowa rzecz, dlatego że bardzo często pytaliście o jakie mam talenty magiczne. I tutaj
Zoim przygotowała planszę talentów magicznych, którą mieć będę. Więc jeżeli będziecie mieli pytanie o swoje talenty magiczne, będziemy to robić już nie tyle z kart, co wahadłem. Więc jak gdyby ktoś miał takie pytanko, to sobie trzy talenty, największe trzy talenty magiczne możemy wywahać. A są tu takie rzeczy, na przykład jak magiczne rytuały, leczenie energią, radiestezja, wahadełko, magia świec, aromaterapia, numerologia, magia miłosna, oczyszczanie jajem woskiem, energie anielskie, podróże astralne, zaklęcia, uzdrawianie energią, sny prorocze, magia prosperity, magiczne laleczki, karty klasyczne, magia szeptuchowska, uzdrawianie zwierząt, zdejmowanie złego oka, uzdrawianie kolorami, telekineza, uzdrawianie dźwiękiem, rzucanie uroków, magia luster, pisma automatyczne, spętania, bardzo pięknie też są. Magiczne przedmioty, szamanizm, magiczne mikstury, mediumizm, magia węzłów, tanatoterapia, reiki, widzenie aury, feng shui, odnajdywanie zaginionych, telepatia, egzorcyzmy, talizmany, amulety, karty tarota, leczenie ziołami, leczenie kamieniami, jasnowidzenie, oczyszczanie ludzi, runy, karty Lenormand, jasnoczucie, oczyszczanie pomieszczeń, domów, odprowadzanie dusz, jasnosłyszenie, karty anielskie, astrologia, magia powietrza, magia wody, magia ziemi i magia ognia. Tak to wygląda, więc można będzie sobie zamówić normalnie na pytaniu film za 7 zł, tak jak ja odpowiadam na pytanie, to będziemy mogli sobie, będę mogła Wam wywahiwać pewne rzeczy, czyli takie udoskonalenie, gdzie rytmy i energie będą pokazane. Myślę, że Wam się to spodoba. Chciałam się tylko nadmienić, że w tym tygodniu weszły laleczki do sklepu. A laleczki są na sklepie. Tak, chciałaś tam coś laleczki dodać, są na sklepie, słuchajcie. No. Są, to znaczy, ten drugi rodzaj, nie wiem czemu nie wszedł, ale nieważne. Są dwa rodzaje laleczek. Jedne są życzeniówki. To jest na zasadzie estetyki trochę wudu, ale to jest estetyka angielska. Laleczki mają oczy, mają zaklętą w środku sygile, mają symbol rzeczy, na którą można działać. Mogą być laleczki na wiele rzeczy, natomiast te główne i podstawowe życzeniówki są na zdrowie, na miłość i na finanse. Tak, czyli albo, albo, albo. Natomiast wejdzie też laleczka od klątwiaczka, która ma ściągać złe energie z człowieka. Taką laleczkę używa się 3 miesiące, potem ją się zakopuje. To jest też praca z energią z Waszej strony, więc te laleczki są już na sklepie, zamówienia już są, realizacja zamówienia jest w momencie, kiedy poczuję, że trzeba, więc jeżeli będzie to tydzień albo dwa tygodnie, to mi tam nie plumkać, bo to jest praca magiczna, a nie stemplowanie stempelków, więc wiadomo, że swój czas musi mieć, ja też sobie muszę dobrać. Tutaj już akurat na ten pusty bieg księżyca mogę zwrócić uwagę na przykład, nie? Takie rzeczy, więc też muszę sobie dobrać termin, ale laleczki są. Te laleczki typu życzeniówki, to one są oczywiście bezterminowo, tak jak żadanice. One wypełniają swoje zadanie po kolei. Na zdrowie pilnuje zdrowia, tak? Na miłość pilnuje emocji. Na dobrobyt przyciąga sytuację. My dalej tam chwytamy ten balonik i lecimy. To wiadomo, że one są bezterminowe, natomiast od klątwiaczki one działają bezterminowo, ale terminowo z nimi pracujemy. Dlaczego? Dlatego ja bym nawet tą laleczkę sięgnęła, tylko mam kota na kolanach i Wam nie pokażę swojej własnej. Laleczka od klątwiaczka polega na tym, że przez 3 miesiące, no tam wkładacie pukiel swoich włosów do tej lalki i przez 3 miesiące ona ściąga negatywną energię, która była i która może się przytrafiać przez te 3 miesiące na siebie. Potem z tą lalką należy jeść, spać, prać, chodzić z nią, mieć ją ciągle przy sobie przez 3 miesiące. To znaczy ja też nie na zasadzie idę do kibelka i z lalką, nie przesadzajmy, ale należy ją mieć, a potem po 3 miesiącach należy znaleźć piękne drzewo i ją pod tym drzewem zakopać z podziękowaniem. I ona dalej będzie ściągała tę energię, ale już będzie je pięknie uziemiała. To takie troszeczkę jak jajo, które ściąga energię, potem je też wkładamy do ziemi, wyrzucamy na rozstajnych drogach, co by te odklątwiaczki były. Mówicie, z tyłu na półce widać, to jest Dorota od klątwiaczka. Nie, tu mam, o, tylko kota mam. Kota mam i ten. Ale znacie już ją ze zdjęć, bo to są i tak Megan się pyta, zdjęcia, czy na sklepie będą cały czas. Te laleczki na sklepie będą cały czas. Ja się bardzo długo do nich przygotowywałam, bo to jest taka magia trudniejsza może w wykonaniu, tak? Bo trzeba więcej skupić. Wiecie, żadanice, lalki, te lalki, one są trudniejsze.
Sygile są lekko trudniejsze, tak? Skrypty runiczne, bo proces tworzenia jeszcze trwa. To też nie jest świeca intencyjna, którą się zapali w 5 minut. Ona dalej działa, ale to jest 5 minut. Natomiast to jest proces tworzenia, zastanawiania się. Ja nawet próbowałam zrobić nowego ciastka, bo mój ciastek, wiecie, każda laleczka może być inna. I na przykład próbowałam właśnie robić ciastka troszeczkę bardziej obłego, bo moja miała chudą nóżkę. Ja nie lubię chudych nóżek, ja lubię pluseczki. I właśnie, że wiecie, to się dzieje, tam cały czas gdzieś myśli wokół tych laleczek krążą. Tak są piekielnie drogie, tak nie dla wszystkich. Się poplułam, tak na moim kanale jest 1000 rzeczy darmowych, 1000 rzeczy za drobne pieniądze, wreszcie jest coś, słuchajcie, drogie. Takie od klątwiaczka naprawdę już jest, drogie. To są zdjęcia te same. Te same zdjęcia, od jak zrobię nowa... którąś od klątwiaczkę, tak. To po prostu ją umieszczę. Także bardzo dobre, tak sam mówię, nie dla wszystkich, one będą cały czas, to nie jest tak, że musicie się spieszyć, absolutnie, one będą, tylko tak jak mówię, teraz mam dwie realizacje i te dwie realizacje czekają na moment oddechu, bo na przykład dzisiaj jej nie zrobię. Dlaczego? Bo wiem, że mam o 12 dentysta, jak wiem, że mam dentystę, to mam takiego nerwa wewnętrznego, że nie robi się lalek, po prostu. To musi być miejsce, skupienie, chill out i odpowiednie guziczki na creepy oczka. Dokładnie tak. Okay, Ola. Dobrze. Plansza talentów. No i chciałam się również pochwalić, bo dostałam przecudny prezent. Ja mam tylko właściwie trzy rzeczy z tych prezentów. Przede wszystkim dostałam od jednej z Was bardzo fajne świeczniki. Ja lubię tą estetykę. Wy znacie tą estetykę, nie? Znaczy one przyszły w częściach jak puzzle. Jestem, okazuje się, bardzo dobra w sklejaniu, posiadając dobry klej jubilerski, daje się zrobić, ale zobaczcie, jakie one są cudne. Przepiękne. Nie dość, że pentagram, no to w ogóle uwielbiam, to w ogóle tutaj są liście Lorien, no po prostu, słuchajcie, kraina elfów. Ja wiem, że na Amazonie mnóstwo jest właśnie tej estetyki kielichów, jakichś smoków, mis, czegokolwiek. No w Polsce jest to takie, wiecie, mało dostępne, chciałam powiedzieć. Ale po prostu, jak ja je zobaczyłam w częściach, słuchajcie. Jak ja je zobaczyłam w częściach, to jak ja się wzięłam za to klejenie, to po prostu puzzle 3D poskładałam, bo powiedziałam, nie odpuszczę. Nie odpuszczę, są tak ładne i to jest właśnie ta moja estetyka w tych elfickich liściach. No mi się od razu kojarzy Frodo z tym liściem, tutaj z tą peleryną. No przepiękne, one są dwa. Jeden dał się złożyć bardziej, drugi, powiem Wam, kytek. Drugi dał się złożyć nieco mniej, dlatego że brakło już części i na przykład można zobaczyć, że ma tu dziurę, tu jest niedokompletny, ale generalnie z widoku wyglądają dobrze i trzymają się tak, przede są. Wszystkim. Rewelacja. I dostałam jeszcze drugi super prezent, to pamiętajcie o grupie Targowisko u Hrabiny, gdzie możecie zamawiać różnego rodzaju rękodzieła. Zobaczcie, czy wy widzicie... Dentysta dzwoni, sorry, ale... bo mi przerwie program. Nie wiem, czy widzieliście jakąś taką cudną małą miotłę. Cudna mała miotła. Po prostu ja mam też taką, też troszeczkę większą, mam w ogóle ogromną. Natomiast jeżeli pracujemy na niewielkim ołtarzu i chcemy oczyścić przestrzeń, no po prostu cudeńko. Cudeńko, nie? To tym się chciałam pochwalić. I chciałam się pochwalić, no na to czekałam bardzo długo, ale zawsze chciałam. Matkę Ziemię. Matkę Ziemię, boginkę dobrobytu, boginkę w ogóle energii, z którą pracuję. I oczywiście, że praca magiczna bez tej boginki również się odbywa i jest. Natomiast ja jestem gadżeciara i jak ja widzę takie rzeczy, to mam ochotę po prostu je schrumać i schrupać. Także naprawdę rewelacja. I oprócz tego praca na świecznikach, one już tutaj stoją, słuchajcie, jako po prostu... świeczniki, ale znak pentagramu, jako że jest sklep pentagram i zawsze pentagram, uwielbiam pentagram, no to po prostu super. Na targowisku na sklepie nie jest. Szaleństwo jest ten. Na targowisku, tak, jest grupa na Facebooku Targowisko u Hrabiny i tam takie rzeczy właśnie są. Każdy swoje rękodzieło tam. Tak, można wystawiać rękodzieło, tak. Niekoniecznie wystawiacie magiczne, ja rozumiem, że no może szyję majtki, to lekko nietematycznie. Ale jeżeli byłaby szyję bluzkę z pentagramem, no to znaczy majtki z pentagramem chyba też by przeszły. Tabletki nie przychodzą. Tak, tabletki nie przychodzą, nie, wiadomo. Są produkty, no, wiadomo. No to jest grupa grzecznościowa. Ja z tego nic nie mam.
tak, że to jest tak jakby grupa dla Was. I mówię, takie piękne rzeczy. I sama książkę kupiłam na grupie, drugą dostałam, tak? No, bo akurat się zgadaliśmy, że Pan Ciszek mi dał i w ogóle fajnie, ale jedna kupiona. Potem mam księgę kupioną, piękne księgi dziewczyna robi na tej grupie. Tak. Agnieszka Bącik, pamiętajcie, ona też jest na Instagramie, więc możecie znaleźć. Jest, ja w tej księdze pracuję, słuchajcie, pracuję w tej księdze w sposób, wszystko tam, farby, nie farby, i ona po prostu, nic się z nią nie dzieje, nie niszczy, jest rewelacyjna. Ja mam ją pół roku, ja ją mielę, tak, ja ją mielę, a ona po prostu jest rewelacyjna, możecie dobrać okładkę, super. Violetta, przesłanie na urodziny. Widzę, że Violetta w ostatnim momencie się załapała. W ostatnim momencie, normalnie. Tak, czyli tak, ja robię przesłanie Violetty. Zapraszam Was na to targowisko u hrabiny. Zapraszam Was też przede wszystkim na grupę Szkoła Magii i Tarota Wróżki Joanny. I od razu mówię, to nie jest grupa pod tytułem Szkole Tam, bo szkolenia to ja mam tu, tam i ówdzie. Bardziej internetowo, w sensie YouTube'owo. To wiadomo, ale przynajmniej nie przegapicie rzeczy ważnych. I pamiętajcie, że podwieszone są tam ogłoszenia tygodnia, z takimi przybiśniegami czy czymś tam, kwiatkami. Teraz zdjęcie. Ja te ogłoszenia co tydzień staram się zmieniać, żebyście byli na bieżąco, co będziemy robić. Umówmy się, że tam trzeba zaglądać. Jeżeli nawet przez tydzień nie zaglądacie na grupę, to tam zajrzycie i tam, aha, pełnia nów, przypominajka. No, staram się to zmienić. Dobra, Violetta, przesłanie dla Ciebie. Rzut na taśmę. Rzut na taśmę po prostu. Bądź, kim jesteś? Zwycięzca. Kim jesteś? Kim jesteś? Zwycięzcą. Funkcjonuj tak, jak gdybyś już wszystko to, co zamierzasz, miała w swoich rękach. Po prostu. Jeżeli chodzi o serce, ja bym tutaj ani głowy, ani serca nie zmieniała, dlatego że serce jest ciepłe, bezpieczne, pozytywne i uśmiechnięte. I tak powinno być. Tak powinno być. A działania mają iść w nowe aspekty, szczególnie w nowe aspekty emocjonalne. Czyli jak to pięknie dzisiaj przeczytałam, trudno szukać szczęścia w miejscu, gdzie się je przełamało, zgubiło, gdzie zostało złamane. Więc szczęścia masz szukać w miejscach, których jeszcze nie znasz. Po prostu. I jeżeli chodzi o ludzi, jeżeli chodzi o sytuację, pracę, emocje i towarzystwo. Trudno szukać szczęścia w miejscu, gdzie zostało ono złamane. No, trudno szukać nowego szczęścia w starym miejscu. Dokładnie. Dokładnie tak. Dobrze, moi kochani. Za moment Dorota już się szykuje. Wchodzi olejek Afrodyty, tak, i rytuał pudełkowy. Myślę, że jest tego ciut więcej niż w tamtym roku, więc będzie ciut dłużej niż na przykład paczka niespodzianka 5 minut. Więc spokojnie, no, oddychamy. Jutro, tylko dwa olejki na osobę. No, dwa olejki na osobę, chcę, dlatego żeby każdy tak. Miał. Koleżance można wziąć, niestety tak. Ale myślę, że nie będzie z tym kłopotu, jest trochę więcej, mniejsza pojemność, także spokojnie damy radę. Także co? Ja się żegnam z widzami z YouTube'a. Czekajcie, muszę się z nimi pożegnać. I bym. O nie, kamerę karty zniknęłam. W ogóle czemu zniknęłam kamerę karty? O, kamerę na twarz chciałam zniknąć i chciałam zniknąć cała.